Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patyk2703 i śpieszę do Was z materiałem, o który tak bardzo mi prosicie. Będziemy dzisiaj poruszać materiał na kanale Stalowy Szok, a więc materiał Mikołaja, bo tak ma na imię właściciel kanału Stalowy Szok. Materiał nosi tytuł Peptydy to mokry sen naturali. Paweł Węglarz versus Patyk2703. I szerzej ten materiał na pewno omówimy u mnie na jednym z najbliższych live'ów. A teraz skupimy się na pewnym fragmencie i tutaj proszę Mikołaja z kanału Stalowy Szok, żeby pokazał, że ma odwagę i sprostował kłamstwa, manipulacje bądź możliwe, że brak odpowiedniego rozeznania, jeżeli chodzi o Pawła Węglarza. Więc przechodzimy do materiału, tutaj delikatnie wypunktujemy to, co mi się nie podoba. I tak jak powiedziałem wcześniej, Mikołaj z kanału Stalowy Szok, pokaż, że masz odwagę i sprostujesz to, co nakłamałeś, bądź powiesz po prostu, że nie zrobiłeś wystarczającego rozeznania i wprowadziłeś swoich widzów w błąd. Pierwsze, tutaj zaczynamy może to. W tych dniach byliśmy świadkami kolejnej mini dramy z udziałem prowadzącego działalność filantropijną Patryka2703 oraz sprzedającego peptydy, sarmy i suplementy przedsiębiorcy Pawła Węglarza. Woli przypomnienia. Nie tylko sprzedającego przedsiębiorcy, ale też gościa, który reklamuje bardzo często dealerów sterydowych. I tutaj dowody na to, że Paweł Węglarz reklamuje dealerów sterydowych. No to już tutaj odpalimy może pierwszy materiał. Także tutaj proszę, żebyś poprawił to, co powiedziałeś. Paweł Węglarz nie dosyć, że sprzedaje niebezpieczne środki dla życia, dla zdrowia człowieka, peptydy i sarmy. Zachęca do brania peptydów i sarmów bardzo często, zachęca do brania sterydów, reklamuje źródła, skąd można kupić sterydy, a więc po prostu reklamuje dealerów sterydowych na TikToku czy też na YouTube. Odpalamy ten materiał na szybko. Tak, przechodzimy. Czy hormon wzrostu można rozrabiać solą fizjologiczną? Jak najbardziej tak, tylko tutaj mamy dwie opcje. Albo sól fizjologiczna, albo woda bakteriostatyczna na receptę. Tutaj już się pojawiła reklama, aplikacja, z której trzeba skorzystać i napisać do jakiego człowieka. W sumie dwa profile są podane, do których można napisać i kupić sterydy. Dokładnie to, co słyszycie, te profile, które tutaj są wyszczególnione u Pawła Węglarza, zajmują te osoby, możliwe, że to nawet jest sam Paweł Węglarz, zajmują się sprzedażą sterydów. Tak? A więc Paweł Węglarz reklamuje ludzi, którzy sprzedają sterydy. Dobrze słyszycie, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o sól fizjologiczną, będzie miała krótszy okres tutaj przydatności w porównaniu z wodą bakteriostatyczną. Także jeżeli rozrabiasz sobie flakonik 10 jednostek z solą fizjologiczną i zużyjesz to w ciągu paru dni, to tu nie powinno być żadnego problemu. Różnica jest, tak jak mówię, jeżeli chodzi o okres tutaj przydatności, ale w tak krótkim odstępie czasu nie jest tutaj konieczne, żeby gdzieś tam się bardzo zastanawiać. Warto też mieć na uwadze, że woda bakteriostatyczna jest stricte przeznaczona do iniekcji. Niektóre hormony wzrostu mają już w sobie roztwór do rozrabiania. Ja osobiście hormon zamawiam na aplikacji Wigmi od Wojtek 0023 lub Goldzim 88. Pozdro i zapraszam do komentowania. Hej. A więc tutaj wyraźnie zachęca do korzystania z tych dwóch profili, z których można zamawiać sterydy. Więc tutaj prosiłbym Mikołaja z kanału Stalowy Szok, żeby to sprostował. Więc Paweł nie jest tylko przedsiębiorcą, który sprzedaje niebezpieczne środki dla życia i dla zdrowia człowieka, ale też reklamuje sprzedawców sterydów, a więc dealerów sterydowych. Przechodzimy może do tego fragmentu. Zauważyliście, portale aukcyjne dosłownie pękają od ilości ofert na zakup niedopuszczonych do użycia przez ludzi substancji pakowanych do małych, szklanych buteleczek. I tutaj możemy powiedzieć, że nie tylko firma, ale Paweł Węglarz przede wszystkim tym się zajmuje, a więc sprzedaje niebezpieczne środki dla życia, dla zdrowia człowieka, tak zwane peptydy i sarmy, które nie zostały przebadane, więc nie są to środki bezpieczne, są to środki niebezpieczne, jeszcze raz powtórzę, dla zdrowia i dla życia człowieka i tym się zajmuje Paweł Węglarz. Jeszcze raz powtórzę, żebyś dobrze zrozumiał Mikołaju z kanału Stalowy Szok, również reklamuje dealerów sterydowych i poleca peptydy, jak i sarmy, ale zaraz do tego przejdziemy. Należy docenić fakt, że Paweł Węglarz jako jeden z nielicznych sprzedawców informuje o możliwości wystąpienia skutków ubocznych, podając nawet najczęściej spotykane. Czy informuje o wystąpieniu skutków ubocznych? No to przejdźmy. Pierwszy materiał. Czekamy na informacje na temat skutków ubocznych, żeby Paweł Węglarz powiedział, jakie są skutki uboczne i czy Paweł Węglarz nie poleca. Zaraz zobaczymy ten materiał.
Słuchaj. Redukuję tkankę tłuszczową, co byś ułożył tak do 400 zł. 400 zł to już można coś rzetelnego na miesiąc ułożyć. Numer 1 to będzie fragment hormonu wzrostu. Używam go przedtreningowo, działa lipolitycznie, czyli spala tkankę tłuszczową, jeżeli mamy aktywność fizyczną. Jest to wyizolowany fragment, więc nie wpływa na poziom cukru we krwi, nie wpływa kancerogennie i nie obciąża układu nerwowego. Dwójeczka to Cardarena, czyli GW50156. Większa wytrzymałość, czyli na kardio jestem w stanie przypalić więcej kalorii, wpływa pozytywnie na mitochondria, czyli nasze piece energetyczne w organizmie, przez to możemy spalać więcej kalorii. Trójeczka to będzie Jochimbina. Jochimbinę wrzucam w połowie lub na koniec redukcji, pozwala spalić oporną tkankę tłuszczową i pod koniec redukcji zahamować apetyt. Jochimbinę zawsze zaczynam od najmniejszej możliwej dawki, czyli jest to 5 mg. Takim zestawieniem nie przekroczyliśmy 400 zł, a jeszcze z kodem HERO10 jest 10% zniżki. Redukuję... No i to był koniec tego materiału. Skutki uboczne? Ja nie słyszałem. Nie przestrzegał przed skutkami ubocznymi, a więc Mikołaju z kanału Stalowy Szok. No dobrze, następny materiał, bo może powiedzieć, Patyk, to może tylko jeden materiał, gdzie nie przestrzegł przed skutkami ubocznymi, a tylko poleca. Dobrze, następny materiał. Zobaczymy, czy tutaj będzie polecał, czy może przestrzegał przed skutkami ubocznymi. No zobaczmy. Peptydy, których nie może zabraknąć na twoich wakacjach. Numer jeden, melanotan. Peptydy, których nie może zabraknąć na twoich wakacjach. Numer jeden. Słyszeliście. Można powiedzieć, że jest to peptyd, który jest udowodniony, że jest rakotwórczy. Melatonin. Wpływa na opaleniznę ciała, szybciej się opalamy, unikamy oparzeń. Dodatkowo wpływa pozytywnie na apetyt, że mniej jesz, czyli nie ulejesz się na olinków. I chodzi o to, aby uniknąć kaca, bardzo często stosuję BPC 157 w sprayu donosowo, na drugi dzień na kaca, nie NAC jako suplement. Nawiązując do wycieczki na Pamukkale, stosuję GHKCU plus Epitalon, taką terapię powtarzam co pół roku, żeby zadbać o skórę, opaleniznę i piękny wygląd, tak, że wrócisz do Polski i ciebie ludzie nie poznają. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam tutaj. A więc pozdrowił serdecznie i zaprosił. Ja zadaję pytanie do ciebie, Mikołaju. Gdzie jest ta informacja o skutkach ubocznych, o których tutaj mówisz? Tak jak powiedziałem, wprowadzasz w błąd swoich widzów. Albo świadomie, albo nieświadomie. Obojętnie jak. Musisz przeprosić za to i powiedzieć, przepraszam, wprowadziłem w błąd. Paweł Węglarz nie tylko poleca peptydy, sterydy, nie informuje na swoich materiałach odnośnie skutków ubocznych. Możliwe, że zrobił kilka takich materiałów, oczywiście osobnych, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby na tym samym materiale, gdzie to polecasz, poinformować o skutkach ubocznych, a nie osobny materiał, o którym opowiadasz, jakie mogą wystąpić skutki uboczne. Przecież to jest znany zabieg marketingowy. A więc tutaj, Mikołaj, musisz jeszcze dopowiedzieć, że też Paweł Węglarz zajmuje się promocją, promowaniem, polecaniem dealerów sterydowych, co pokazywaliśmy wcześniej, ale dobrze, troszeczkę dalej pójdziemy. Spotkałem się z materiałem, w którym zachęcałby do ich kupna, reklamując te środki jako w 100% bezpieczne. Nie spotkałem się z materiałem, w którym by zachęcał, tak? Przed chwilą już Ci przedstawiałem ten materiał, w którym Paweł Węglarz zachęca do kupna, tutaj melatonan zachęcał do kupna, że trzeba to mieć na wakacjach i tutaj też zachęcał, a tutaj zachęca jeszcze osobę trzecią. Siemaneczko. Marek ma walkę 5 sierpnia, więc chce się troszeczkę wspomóc. Ninja nigdy nic nie brał, jak mówił, natomiast teraz do walki troszeczkę kolano pobolewa, chce się wzmocnić, więc będzie próbował BPC 157, MK677 lub Cardarynę, tutaj coś jeszcze wybierzemy. No więc chce się wzmocnić i tutaj już Paweł Węglarz mu poleca peptydy, sarmy, no ale idziemy dalej, zobaczymy, czy będzie mówił coś o skutkach ubocznych. Chciał o tym powiedzieć, Jarku. Ja obecnie mam trochę kontuzji i nie chciałbym być też nie fair wobec siebie, nie? Po prostu chciałbym być fair wobec siebie. Myślę, że trafiłem pod dobry adres do ciebie, bo ty masz pojęcie, tak jak mało który kogo znam. No, trafiłeś pod dobry adres, bo człowiek promuje dealerów sterydowych, co przed chwilką też pokazywaliśmy. Jeszcze raz to pokażemy na koniec. Więc myślę, że doradzisz mi coś fajnego, bezpiecznego przede wszystkim i tak, żeby po prostu chodzi mi. A więc jest doradzanie odnośnie peptydów, niby środki do badań. Tak je sprzedaje Paweł Węglarz, a tutaj doradza je Jarkowi, więc doradza mu środki do badań. O co tutaj chodzi? Dlaczego o tym nie powiedziałeś, Mikołaju? Że Paweł Węglarz po prostu jest oszustem. To trzeba mówić wprost, nie? Nazywać słowa po imieniu. Mi głównie o regenerację i te kontuzje troszkę, żeby podleczyć pod walką. Bo wiadomo, młody już nie jestem, a zależy mi na czasie, nie? Na pewno wzmocnimy to, że troszeczkę apetyt będzie większy, jest upał, Jarek nie ma za bardzo jak przejadać większych ilości jedzenia, a przy tylu treningach jest to po prostu problematyczne. Plus regeneracja się zwiększy, bo wstaję o 4 rano, napierdziela treningi, jestem pod wrażeniem. No i mam nadzieję, że walka będzie wygrana, więc czego Ci życzyć przede wszystkim, Jarku? No przede wszystkim, żebym do walki był bez kontuzji, jak najmniejszej kontuzji, nie? To mi wystarczy, nie? A resztę sobie poradzę, nie? Myślę, że jestem przygotowany na tyle, że
powinien sobie świetnie poradzić, nie? O to zadbamy, trzymajcie kciuki za Jarka. No o to zadba Paweł Węglarz, żeby Jarek był nafaszerowany peptydami, sarmami. Kto wie czym jeszcze, więc gdzie są skutki uboczne? Zaraz zobaczymy, bo Mikołaj z kanału Stalowy Szok mówił, że Paweł Węglarz mówi o skutkach ubocznych. To czekamy na te skutki uboczne. Z kodem NINJA10 jest 10% zniżki na produkty Hero Farm, a my lecimy na trening. Piona. Kurczę, nie ma skutków ubocznych. No lipa, no. Znowu nie ma skutków ubocznych. Także Mikołaj, o czym ty tutaj mówisz? Bo my naprawdę nie potrafimy ciebie zrozumieć. Zakładam też, że sporą część jego klientów stanowią osoby, które w pierwszej kolejności trafiły na jego content. Zastanawiam się... Tak, trafiły na jego content. W pierwszej kolejności te osoby na przykład na taki content trafiły te jego osoby. O, na taki. O, ten. Jak biorę tego fraga z Joachimidą na spalenie tłuszczu, to mogę dorzucić do tego oksandrolą? Kurwa, kolego, może wszystko, tylko pytanie, czy jest tak naprawdę sens. Zobaczcie, tutaj już jest oczywiście reklama dealerów sterydowych, bardzo ładnie wyświetlona i zaraz zareklamuję jeszcze słowo. Jeżeli chodzi o oksandrolę, może tutaj zadziałać antykataboliści, czyli spalisz mniej tkanki mięśniowej, sylwetka będzie lepsza. Pamiętaj jednak, że oksandrolę może zablokować, natomiast dawki 10-20 mg nie powinny, ale mogą, dlatego zbadaj LH, FSH, testosteron całkowity, testosteron wolny przed przyjęciem oksandrolą. Jeżeli chodzi o oksandrolon i ohimbinę, no często są to podrabiane środki, dlatego jak pytają mnie, gdzie ja zamawiam na aplikacji BigMe od Goldzim 88. Oczywiście od Wojtek 0023 i EZA86 również możecie zamawiać, natomiast tutaj pytacie o środki, które ma typowo Goldzim. O więcej tego typu materiałów zapraszam na Face'a i Instagram Piona Big. Jak biorę tego fraga z... No i nie było też informacji o skutkach ubocznych. Reklamuje tutaj Paweł Węglarz, reklamuje dealerów sterydowych. Co słyszeliśmy bardzo dobrze, to przejdziemy może dalej. Też dlaczego prowadzący filantropijną działalność w internecie Patryk 2703 przy okazji złożenia donosu na Pawła Węglarza nie zainteresował się resztą sprzedawców, którzy poza posiadaniem konta w pewnych popularnych serwisach ogłoszeniowych często pozostają całkowicie anonimowi. A więc Mikołaj z kanału Stalowy Szok zastanawia się, dlaczego tutaj uczepiłem się Pawła Węglarza, a nie innych, którzy sprzedają sarmy i peptydy. Kropla drąży skałę, to po pierwsze. A po drugie, Mikołaju z kanału Stalowy Szok, ponieważ nikt z tych osób, jak już powiedziałeś, one są anonimowe, nikt nie jest takim perfidnym oszustem, takim perfidnym, można powiedzieć, gościem, który nie ma żadnych zasad moralnych, żeby reklamować to na YouTube. Nikt z tych ludzi, którzy sprzedają oprócz Pawła Węglarza, nie jest tak bezczelny w tym swoim postępowaniu, żeby to reklamować i polecać. Jeszcze raz powtórzę, do tego mają dostęp młode osoby. A żeby to jeszcze raz utrwalić tobie, Mikołaju z kanału Stalowy Szok, żebyś mógł za to przeprosić, za ten swój materiał swoich widzów, ponieważ on jest materiałem, który wprowadza w błąd niewątpliwie, to jeszcze raz tobie udowadniam na koniec, że Paweł Węglarz nie dosyć, że poleca, nie mówi na tym samym materiale o skutkach ubocznych, a więc typowy marketing, żeby jak najwięcej się tego sprzedało. I jeszcze następna opcja, ostatnia, którą chciałbym podkreślić wszystkim, Paweł Węglarz reklamuje dealerów sterydowych, którzy sprzedają na różnych komunikatorach, które są anonimowe, po prostu sprzedają sterydy, no, wszystkie sterydy. I teraz przechodzimy jeszcze raz do tego, żeby udowodnić Mikołajowi na koniec. Przejrzyjmy te 5 materiałów. Redukuję tkankę tłuszczową, co byś ułożył tak do 400 zł. 400 zł to już można coś rzetelnego na miesiąc ułożyć. Numer 1 to będzie fragment hormonu wzrostu. Używam go przedtreningowo, działa lipolitycznie, czyli spala tkankę tłuszczową, jeżeli ma... A więc już mamy peptydy. Mamy aktywność fizyczną. Jest to wyizolowany fragment, więc nie wpływa na poziom cukru we krwi, nie wpływa kancerogennie i nie obciąża układu nerwowego. Nie jest to przebadane, może wpływać na organizm kancerogennie, tak samo jak melatonan. Leczka to Cardarena, czyli GW50156. Większa wytrzymałość, czyli na kardy jestem w stanie przypalić więcej kalorii, wpływa pozytywnie na mitochondria, czyli nasze piece energetyczne w organizmie. A więc wszystko pozytywnie, żadnych negatywów. Przez to możemy spalać więcej kalorii. Trójeczka to będzie Joachimbina. Joachimbinę wrzucam w połowie lub na koniec redukcji, pozwala spalić oporną tkankę tłuszczową i pod koniec redukcji zahamować apetyt. Joachimbinę zawsze zaczynam od najmniejszej możliwej dawki, czyli jest to 5 mg. Takim zestawieniem nie przekroczyliśmy 400 zł, a jeszcze z kodem HERO10 jest 10% zniżki. Widzicie, nie przekroczyliśmy 400 zł, a jeszcze jest 10% zniżki. Specjalnie odtworzyłem ten fragment do końca, żeby nikt nie powiedział, że wyrwane z kontekstu. I wiadomo, nie było żadnych skutków, nie było mowy o skutkach ubocznych. Następny materiał.
Marek ma walkę 5 sierpnia, więc chce się troszeczkę wspomóc. Ninja nigdy nic nie brał, jak mówił, natomiast teraz do walki troszeczkę kolano pobolewa, chce się wzmocnić, więc będzie próbował BPC 157, MK677 lub Kardarynę, tutaj coś jeszcze wybierzemy. Co byś chciał o tym powiedzieć, Jarku? No coś tutaj wybierzemy, a więc jest reklama peptydów, jest reklama sarmów. I dalej, jak już ten materiał przeglądaliśmy, wiemy, że nie ma mowy o skutkach ubocznych. Następny materiał na szybko. Peptydy, których nie może zabraknąć na twoich wakacjach. Numer... Peptydy, których nie może zabraknąć na twoich wakacjach. Zobaczmy, nie może zabraknąć. Ale Mikołaj z kanału Stalowy Szok mówi, że Paweł Węglarz nie poleca. Jeden melanotan, jeżeli wpływa na opalenie. Melanotan jest tutaj peptydem wysokorakotwórczym i wpływa bardzo źle na serce. Więc można mieć problemy z sercem po tym peptydzie. Ale Paweł Węglarz mówi, że nie może tego zabraknąć na wakacje. Że ciała szybciej się opalamy, unikamy oparzeń. Dodatkowo wpływa Szybciej się opalamy, unikamy oparzeń. No same pozytywy. Pozytywnie na apetyt, że mniej jesz, czyli nie ulejesz się na All Inclusive. Jeszcze mniej jesz, a więc nie ulejesz się na All Inclusive. Chodzi o to, aby uniknąć kaca, bardzo często stosuje BPC 157. Następny peptyd, żeby uniknąć kaca, BPC 157. Same pozytywy. Spreju donosowo, na drugi dzień na kaca, nie NAC jako suplement. Wiązując do wycieczki na Pamukkale, stosuje GHKCU plus Epita. Następne, jak na wycieczkę jedzie Pumakale w Turcji, no to następne peptydy wchodzą. A więc wszystko w pozytywie. No gdzie te negatywy? Może na końcu coś powie o negatywie. Taką terapię powtarzam co pół roku, żeby zadbać o skórę, opaleniznę i piękny wygląd, tak że wrócisz do Polski i ciebie ludzie nie poznają. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam tutaj. No. I zaprasza tutaj. A więc zaprasza do siebie na sklep, tak, żeby kupić peptydy. Sarmy, nic nie mówi o skutkach. Uważ na następny materiał. Jak biorę tego fraga z Joachimidą na spalenie tłuszczu, to mogę dorzucić do tego oksandrolon? Kurwa, kolego, możesz wszystko, tylko pytanie, czy jest tak naprawdę sens. Jeszcze raz powtórzę, tutaj jest reklama dealerów z tego. Jeśli chodzi o oksandrolon, może tutaj zadziałać antykatabolicznie. Nie można zapominać o tym, że nawet dzieci mogą mieć do tego dostęp do tych aplikacji i zamówić sobie sterydy bez żadnego problemu. Więc... sami wyciągnijcie wnioski. Mniej tkanki mięśniowej, sylwetka będzie lepsza. Pamiętaj jednak, że oksandrolon może zablokować, natomiast dawki 10-20 mg nie powinny, ale mogą, dlatego zbadaj LH, FSH, testosteron całkowity, testosteron wolny przed przyjęciem oksandrolon. Jeżeli chodzi o oksandrolon i Joachimbinę, no często są to podrabiane środki, dlatego jak pytają mnie, gdzie ja zamawiam na aplikacji BigMe od Goldzim 88. Oczywiście od Wojtek 0023 i EZA 86 również możecie zamawiać, natomiast tutaj pytacie o środki, które ma typowo Goldzim. O więcej tego typu materiałów zapraszam na Face'a i Instagram Piona Big. Tak, to już mamy przerobione, a więc reklama dealerów sterydowych. Następny materiał. Nie można o tym zapomnieć, że Paweł Węglarz miał tych materiałów mnóstwo. Ja wszystkie mam zapisane na dysku, mogę rzucać jak z rękawa. Moi widzowie, ludzie, którzy są u nas na Discordzie, to wiedzą, że Paweł Węglarz bardzo szybko te materiały próbował usuwać w momencie, kiedy zostały wrzucane do tematów na live, a więc do tematu, do przeglądu kulturystycznej sceny YouTube, to Paweł Węglarz momentalnie zaczął te materiały usuwać, oczywiście. Z reklamą, przede wszystkim z reklamami dealerów sterydowych. Siema, czy hormon wzrostu można rozrabiać solą fizjologiczną? Jak najbardziej tak, tylko tutaj mamy dwie opcje. Albo sól fizjologiczna, albo woda bakteriostatyczna na receptę. A więc mówi o hormonie wzrostu i tutaj już oczywiście skakuje dealer z tego. Jeżeli chodzi o sól fizjologiczną, będzie miała krótszy okres tutaj przydatności w porównaniu z wodą bakteriostatyczną. Także jeżeli rozrabiasz sobie flakonik 10 jednostek z solą fizjologiczną i zużyjesz to w ciągu paru dni, to tu nie powinno być żadnego problemu. Różnica jest tak, jak mówię, jeżeli chodzi o okres tutaj przydatności, ale w tak krótkim odstępie czasu nie jest tutaj konieczne, żeby gdzieś tam się bardzo zastanawiać. Warto też mieć na uwadze, że woda bakteriostatyczna jest stricte przeznaczona do iniekcji. Niektóre hormony wzrostu mają już w sobie roztwór do rozrabiania. Ja osobiście hormon zamawiam na aplikacji WigMe od Wojtek 0023 lub Goldzim 88. Pozdro i zapraszam do komentowania. Hej! I też nie było mowy o skutkach ubocznych wzrostu, a była reklama, no były przedstawione w samych superlatywach hormon wzrostu, jak go rozrabia i jeszcze mało tego była reklama dealerów sterydowych. Ja bym na miejscu prokuratury zapoznał się, czy czasami to nie jest odpowiedzialny za te profile Paweł Węglarz. Możliwe, że on reklamuje sam siebie, ale to jest aplikacja, która pozwoli zachować pełną anonimowość, więc podejrzewam, że odbiór jest tylko z jednej strony, a więc Paweł Węglarz jest po drugiej stronie. Tak mi się wydaje, a więc to musi sprawdzić prokuratura.
I już kończąc ten materiał, jeszcze raz przesłanie tutaj do Mikołaja, prośba może do Mikołaja. Mikołaj, proszę cię w sposób grzeczny, żebyś sprostował swój materiał, te nieprawidłowości, które tutaj są, i opowiedział, czy zrobiłeś to w sposób świadomy, czy może w sposób nieświadomy. Mogłeś się nie zapoznać z działalnością Pawła Węglarza. Tak jak powiedziałem wcześniej w materiale, jeszcze raz powtórzę, nie były to materiały, gdzie można było coś wyciąć, wiecie, z kontekstu. Wszystkie materiały były odtworzone w całości, a więc Mikołaj z kanału Stalowy Szok, zapraszam do skomentowania i oczywiście poprawienia tych nieścisłości, które miały miejsce u ciebie w materiale, ponieważ wprowadzasz swoich widzów w błąd. Więc na koniec tego materiału przypineczka, łapa siedzi i zapraszam wszystkich do najbliższego live'a, a więc na najbliższy live. Na razie, cześć, pozdrawiam, do zobaczenia.